Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Punktualnie 21., więc nikt z Państwa nie każe mi jeść raczków ani kukułek, chociaż Anna Sekielska podobno szuka ich dla mnie specjalnie, żeby musiała na wizji zjeść te obrzydliwe cukierki. Karolina Polska, zapraszam na studio wyborcze. No i jeśli, podobnie jak ja, mieli Państwo niedosyć doktora Demiro w wieczorze wyborczym, niedzielnym, no to jest tutaj w pełnej okazałaś... okazałości, aż się tak zakręciłam Okazało z się. wrażenia. Jest w studiu doktor Mirosław Oczkoś, spędzi tu z nami godzinę, można mu zadawać pytania, będę wyszukiwać Państwa pytania na czacie, będzie mnie tu Julia, nasza realizatorka w tym wspierać. Doktorze. Dobry wieczór. Jak się czujesz? Y y tak w jednym słowie, czy w dwóch słowach? Wiem, w jednym dobrze, w dwóch niedobrze. Dobrze, nie, a to nie, bardzo nie, dobrze, z, bardzo z, dobrze. Z, zacznijmy a, tak, zacznijmy dobrze. nietypowo, bo mhm. oczywiście porozmawiamy sobie o wyborach, zna, wiemy mhm. teraz znacznie więcej niż wiedzieliśmy dokładnie. w niedzielę, kiedy się tutaj spotkaliśmy, więc już można co nieco opowiedzieć, ale chciałam zacząć, tak jak zresztą zapowiadaliśmy nasz program. Dzisiaj jest 10 kwietnia, dokładnie 14 rocznica katastrofy smoleńskiej. Ja się zastanawiam, czy kiedyś dojdziemy do momentu, w którym ta data będzie jednoczyć, a nie dzielić, bo ja uważam, że Powinna jednoczyć, bo jednak to było tak ważne wydarzenie w nowożytnej historii i zginęło tyle osób, że to, co oczywiście za sprawą Prawa i Sprawiedliwości wydarzyło się z rocznicą przez ostatnie lata, to jest coś potwornego. No i na tejże katastrofie, na tej tragedii wyrósł i wybudował swoje małe imperium Antoni Macierewicz. No między innymi. Tak. Antoni Macierewicz, który kierował podkomisją Smoleńską, która mhm. zdefraudowała ponad 30 milionów złotych. I teraz nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wyciąga różne rzeczy, na przykład to, że komisja otrzymała 23 fragmenty tego Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskimi, albo je zniszczyła, albo zgubiła, że Antoni Macierewicz wciąż przechowuje różne dowody, nie chce ich udostępnić, utrudnia śledztwo, ale tymczasem Antoni Macierewicz dzisiaj na antenie telewizji Republika przekazał, że złożył wniosek do prokuratury generalnej, wniosek przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi, który dotyczy potencjalnej zbrodni Zamachowej na prezydenta RP. Co ty o tym myślisz? Serio, czy tak? Nie wiem, czy da się serio. No właśnie. Tak pół żartem. To jest tragedia. Taka, odpadając po kolei na wszystkie Twoje pytania, których było siedem, przepraszam. Nie bardzo dobrze. Siedem, ładna liczba. Pierwsze, nie. Drugie, być może. <noise> Trzecie, to zależy w zasadzie, można powiedzieć. Czwarte i piąte na pewno nie, a szóste to jest w zasadzie trudno powiedzieć. Teraz siódme to mnie to nie dziwi, że Antoni Macierewicz złożył takie doniesienie, dlatego że on jak jest pełnia, a tutaj jest pełnia dla niego zawsze, to się uaktywnia no i próbuje coś zrobić. To jest z jednej strony tak obrzydliwe, bo my bardzo dużo rzeczy wiemy. Mało tego, my znamy przyczyny katastrofy, ale wszyscy się boją mówić o powodach katastrofy. Jakby taka zmowa milczenia w polskiej tradycji, ja nie mówię, czy to jest źle czy dobrze, ale w polskiej tradycji przeważnie o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale. Natomiast no niestety no Prawo i Sprawiedliwość i sam brat, bliźniak wyciągnął to dawno temu już na sztandary walki politycznej i czy to, to zaprzeczać można jak się chce, po prostu wykorzystywał to cynicznie, pamiętamy wszystkie te męczennice smoleńskie, że dochodzimy, idziemy, jesteśmy blisko prawdy, najbliżej prawdy, to pomagało jednoczyć Wyznawców pisów w opozycji, jak byli. Później, jak zostali rządzącymi, to nagle to wyparowało. Poza tym, że się odbywały uroczystości, a w zasadzie miała się już odbyć ta ostatnia jakaś miesięcznica. No i teraz, jakie jest zapotrzebowanie, to próbuje się grać na tych samych fortepianach, ale też jest zagrożenie, dlatego że zawsze w tą tego dziesiątego. Kwietnia wychodzą różne rzeczy, ludzie się, ludzie się interesują. No i to, co powiedziałaś, czy niszczenie dowodów, jakieś eksperymenty nie wiadomo skąd wyciągnięte. Było już zmęczenie tym. Widocznie teraz uznano, że warto to odkopać, ale myślę też, że sam Antoni, który wzywa do broni, zawsze poczuł się zagrożony, że może się okazać, że ci wszyscy, którzy byli. W tych podkomisji i tam różnych innych ciałach, zaczynają mówić prawdę. Z takim oporem i lękiem, ale zaczynają się sami bronić, czyli żeby ich nie posądzić o tam różne rzeczy. No tak, zmieniła się władza, zmieniło się kierownictwo MONU. No i prokuratura może się okazać, chociaż oglądałem jakiś materiał z prokuratorem, który tam pierwszy z pierwszej grupy. Wczorajszy, czy przedwczorajszy tak. materiał w 24 Piotra Świerczka, tak. tak. No to powiem szczerze, że taki załamujący trochę ten prokurator, bo tak wszystko robił, żeby nie powiedzieć co on powiedzieć i tak grał trochę taką na środkę. Tak, no ale jednocześnie przez te lata prokuratura mimo, że on przyznał do tego, że współpraca z Antonim Macierewiczem była trudna, że prokuratura nie znalazła żadnych dowodów na wybuch w samolotach. O którym mówił Antoni Macierewicz, to jednocześnie cały czas pozwalała mu robić to, co robił. Tak Czyli jest. tam tak. Tam właśnie... jest jeszcze gorzej, wiesz, Tam jest jeszcze gorzej, dlatego że nawet jak ktoś się tym nie interesuje, to oni wykazali, że niektóre dowody, które nie pasowały do koncepcji, no były eliminowane, w ogóle ich nie pokazywano. I to już jest zbrodnia, bo to jest zatajanie dowodów. A już pomijam to, że no, gdyby potraktować jako dowcip, a pa, pa, powód jest w ogóle niedowcipny. Znaczy przyczyna tego, że jak się da kulkę, to czy tam trzy kulki, to jedną ktoś zgubi, drugą złamał, na trzecią coś tam zrobił, no to to jest jakiś skandal. To znaczy, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że ktoś dostaje dowody i je albo niszczy, albo gubi i ich nie przynosi, nie oddaje. Co to w ogóle jest? To już, to już taki no, jest batustan. Mówi się teraz, że być może jakaś odpowiedzialność zostanie wyciągnięta wobec Antoniego Macierewicza. Ja szczerze mówiąc na, tym, na to liczę, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mm -hmm. człowiek dostaje dowody. Wyobraź sobie, że to nie jest Antoni Macierewicz, tylko ktokolwiek inny, kto dostaje do pracy jakieś dowody z katastrofy lotniczej i po prostu te dowody gubi albo niszczy i co? I, o, i potem Antoni Macierewicz mówi: "A to były takie malutkie, dwa centymetry, tak miały tak. właściwie". Ja chciałem zauważyć, że hmm, dysk, czy kaseta, czy co tam było, z wypadku, kiedy Seiczętu zaatakowało kolumnę rządową pani Szydło, też jakimś się cudem si się połamała. Się tak, zalała się i w ogóle hmm, tam się hmm, zabdejtowała, skasowała. Z... To są jakieś żarty. Tylko, że wszystkie te historie nie są żartami. Nie? Mhm. I to dotyczy ludzkich spraw, to, no, ludzkiego życia, czy no, 96 osób, które zginęły Katastrofie lotniczej, być może nawet dosyć banalnej, natomiast to jest, to są, to są to jest 96 osób, które zginęły, to są członkowie rodzin. I to naprawdę ja bym dał to na drugim miejscu, że parlamentarzyści po prostu ludzie zginęli. Tak samo ważne były stewardesy, jak i Piloci i tak dalej. Teraz, jeżeli się prześledzi, jakby ktoś zechciał prześledzić to. I nie podniecać się polityką, to jest wszystko jasne. Raport Millera, Laska, czy jak to tam było, wszystko jest, tylko trzeba chcieć to przeczytać. A ponieważ to nie pasuje do koncepcji, a później narasta, to, to, to są te polskie mity, i to zostanie z nami na zawsze. A przynajmniej ja nie przewiduję w moim pokoleniu, żeby, tak jak na początku zapytałeś, czy to nas kiedyś połączy, w życiu nas to nie połączy. I tak jak polską rządzą. Ale mogło. Ale mogło, mogło być. I to ale no, śmierć tragiczny. papieża też mogła. No, no i, i, dobra, ale wiesz, potem. No. Sprawy papieża to potem wypłynęły i nie, ale kwestie wtedy... dotyczące pedofilii, no. ukrywania pedofilii, różne inne rzeczy. Natomiast tu ja pamiętam ten moment, kiedy e, dowiedzieliśmy się o tej katastrofie. To była sobota rano, pamiętam. Tak. E, I wszyscy. Ja tam, pamiętam, że poszłam wtedy na krakowskie przedmieście zapalić świeczkę wieczorem, i było takie uczucie, właśnie, że to jest coś, co połączyło nas wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, bo na pokładzie tego samolotu byli przy przedstawiciele wszystkich partii, było duchowieństwo, było, byli dowódcy armii, no i po prostu ludzie. Tak jest. I, I mam takie wrażenie, oczywiście to jest nie do zweryfikowania, bo się w czasie nie cofniemy, że gdyby mhm. nie ten cały cyrk, który się odbył w związku z katastrofą smoleńską, mhm. to mogłaby być data, która jednak nas łączy i też obawiam się, że to, co się wydarzyło, tego się nie, nie da cofnąć po prostu. no w związku z tym, że to jest trochę falowanie, taki raz jest bardziej, raz jest mniej, myślę, że Grzech Pierworodny, jeżeli mówimy tak już bardzo technicznie, to była decyzja o pochowaniu na Wawelu pary prezydenckiej. Chyba nikt do tej pory nie, nie, nie znamy ostatecznego decydenta. jeśli chodzi Nasz o. Ten... pomysłodawca, bo decydentem w no tak, pomysłodawcy był tego nie kto... Kazimierz, mhm. nie Kazimierz, jak on miał. Dziwisz, jak ma na imię? Kardynał. Stanisław. Stanisław, kardynał. <grymianie> Stanisław Dziwisz podjął decyzję. Zatem czas Polski. I, no, i to, to była decyzja, która jeszcze bardziej podzieliła mhm. Polaków. No, bo są tacy, którzy uważają, że super, fantastycznie. A są tacy, mówią, że chwileczkę, ale w, w, w imię czego został pochowany na Wawelu, i tak dalej. Potem kolejne miesięcznice. No to już później było grzanie tematu. A ponieważ to przynosiło efekt, no to yy, było widać, jak to, jak to wygląda. Tak jak kiedyś Polską rządziły Trumny Dmowskiego i Piłsudskiego, znam to z historii. Tak teraz Tak, się e, tak, tak się no, potocznie mówiło. Tak w pewnym momencie Polską rządziły właśnie emocje pod tytułem zamach, katastrofa, y, nie wiem, spisek no e, i tak dalej, nie? A, twoim zdaniem, czy to Antoni Macierewicz był narzędziem w rękach Jarosława Kaczyńskiego, który wyciągał no, go, kiedy to było potrzebne? Bo tak było, że ta komisja sobie pracowała, nie do końca wiedzieliśmy, co ona robi, robiła te swoje eksperymenty, wysadzała parówki, puszki po energetykach, rozbierała warty kilkadziesiąt milionów działający samolot tu polew, tak. tak, cięła go na kawałki, wysadzała namioty i różne takie rzeczy. Michał Kamiński opowiadał, że był też pomysł, on jest zaprotokołowany w. W raportach z posiedzeń komisji, żeby wziąć trabant, przymocować do dachu trabanta brzozę i tymże trabantem wjechać w samolot. Ten eksperyment ostatecznie się nie wydarzył, ale podobno to nie był taki, to jest żart, tylko to jest zaprotokołowane w właśnie. nie zdziwi. No dobrze. No, I wiemy, jakich... że zrobili to Irlandczycy chyba, czy rzeczy zrobili tą symulację e, nacisku brzozy na Ale to przez... nieważne. I no... ten trabant to mnie zawsze dziwi, dlaczego to trabant akurat miał być, a nie syrenka, na ani przykład, syrenka tak? albo, albo, albo jakiś inny albo samochód. Volkswagen. Albo Volkswagen. Eee. No tak do, do siatka Dobrze. pojęciowa tych, co chcieli mówi trabant, zabierzmy Tra trabanta, bo trabant. pewnie najtańszy. Tak, w każdym razie i to jakiś czas wychodził Antoni Macierewicz i ogłaszał raport, jeden, drugi, trzeci, one mhm. często się wykluczały, ten ostatni był skandaliczny, bo tam nagle w tym raporcie pojawiły się zdjęcia zwłok tak, eee. mhm. i czy to było tak, że ten Antoni Macierewicz sobie tam pichcił, pichcił i jak był potrzebny Jarosławowi Kaczyńskiemu, to Jarosław Kaczyński mówił teraz i wtedy Antoni wychodził z raportem? Czy wprost przeciwnie, to Antoni pociągał za sznurki i trochę sterował Jarosławem Kaczyńskim, twoim zdaniem? Co? Czy to nie ma znaczenia? Nie, no ma znaczenie, tylko pytanie jest takie: bo to jest trochę chyba dylemat, co było pierwsze jajko czy kura. Pytanie, jajko. No ale to nie wiem, kto tu jajkiem jest w takiej sytuacji. Bardziej pasuje na jajko Jarosław, a bardziej na kurę Antoni, ale no oczywiście to jest kwestia do dyskusji. Ważniejsze jest to, że rzeczywiście. Ja bym się chciał dowiedzieć, bo ja nie mam takiej wiedzy, nie jestem w posiadaniu takiej wiedzy. Uwielbiam, uwielbiam jak jesteśmy w posiadaniu Prawda? wiedzy. Albo moja osoba udaje się w kierunku drzwi, też lubię. Jaki ma stopień tak naprawdę Antoni ma On Musiał się tego dowiedzieć. Nie jesteś jedyną osobą, która by się chciała tego dowiedzieć. Ja rozumiem, ale mnie to bardzo interesuje, bo to jest ważne, czy dosłużył się wyższego stopnia, jaki ma stopień, i. Natomiast resztę naprawdę jest to, to żenujące. To jest obrzydliwe i jest to jedna z takich większych rzeczy, które nas podzieliły. I, I on utrzymuje nas, czy oni utrzymują nas w takim stanie wrzenia, właśnie, Mimo, że się trochę tam oczywiście temperatura osiadła. No i jak właśnie osiada, to pojawiają się raporty ze zdjęciami zwłok. E, przypominam, że były przymusowe ekshumacje, co naprawdę się rzadko Wbrew zdarza. woli rodzin. Oczywiście. E, czyli kij w ranę i jątrzenie, 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 jątrzenie. a ponieważ Antoni ma jeszcze e, kilkanaście różnych zasług m, na polu m, poróżnienia Niszczenia Polaków. Po Najwyż polskich służb. Oczywiście no, wojska przede wszystkim. Nikt tak nie zniszczył wojska po 1989 roku, jak ten jeden wybitny, nie wiem, generał Lightning, czy jaką to ma. I to jest zmierzalne, to jest policzalne, to nie jest jakiś science fiction. A to, że w pewnym momencie, bo on ma taki styl, że dziennikarze nie wiedzą, czy to na serio, czy on sobie żartuje, czy jest dziwny, bo jest niedostępny, czy jest niedostępny, bo jest dziwny na przykład, czy zagrał dziwnego, etc., etc. I znowu wracamy do tego tematu, znowu się musimy z tym zmierzyć, no bo on się pojawia w przestrzeni publicznej, ciężko tego nie komentować. Natomiast pytanie: no nie wiem, ile lat musi upłynąć oczywiście jeszcze, ale no najbliższe dziesięciolecie, dwadzieścia, pięć lat na pewno nie. Na pewno się będziemy przyglądać, jak się dalej potoczą losy Antoniego Maskiewicza. Okay. No, ja będę za 25 lat wciąż bardzo młodą osobą, nie wiem jak ty. Nie o to mi chodzi, czyli musimy się przyglądać temu po prostu. Nie chodzi mi o to, że w chodzi mi o najbliższe miesiące i lata, to znaczy czekam na to, że będzie jednak wyciągnięta wobec niego jakaś odpowiedzialność, chociażby właśnie za tą działalność łatwiejszą do udowodnienia, bo to, co on robi. Czyli kasa. Czyli kasa, czyli kasa Czyli liszczeń. al capone, który tak. za podatki został za pociągnięte. Ale otóż to, mhm. no właśnie tak, utrudnianie śledztwa, niszczenie jest całkiem być może. Ja też bogów. czekam na wiatr, co rozgoni czarne skłębione zasłony. I żeby stanąć z nim na raz, w twarz, tak. e, Dobrze. Czekamy. W każdym razie hmm, poświęcimy jeszcze pewnie nie jedną rozmowę panu Antoniemu, ale teraz chciałam Cię zapytać, czy po tym, jak mamy już oficjalne wyniki ogólnopolskie, mm -hmm. mamy wyniki w dużych miastach, w części z miast była tylko pierwsza tura tak. i do drugiej nie dojdzie. Ale w, w, do wielu jest. W, ale wielu jest i w niektórych jest to całkiem zaskakujące. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, kto wygrał te wybory? Ci, którzy ogłosili, że wygrali, to wszyscy wygrali. Oprócz, czyli wszyscy oprócz lewicy, bo chyba tylko lewica nie mogła ogłosić, że wygrała nie, wybory. Znam, się starał, moim zdaniem. Ale że... chyba nie że... przekonał nawet sam siebie. <laughs> no mówił, że pokazała nam kandydatka, jak zwyciężać mamy. No, ale dobrze, że nie... wynik 12%, ale jak się Co ostat... Co nie oznacza, no. to jest wszystko prawdziwe zdanie. Kandydatka nam pokazała, jak zwyciężać mamy, ale myśmy nie zwyciężyli. Czy nie wzięliśmy przykładu. Z tego przykładu, jak zwyciężać mamy, no to są takie wybory. Rozmawialiśmy o tym na wieczorze wyborczym, że mm, przeważnie tak jest, że to jest taka paleta. Mhm. Ten szwedzki stół jest tak duży, że jak chcesz coś powiedzieć, on mówi to ja to, a ty tamto, a ty też to. I każdy ogłasza jakieś tam zwycięstwo, nie patrząc na to, czy jest przekładalne, nieprzekładalne e, i co to znaczy zwycięstwo. Bo jak się okazuje, nawet z tym jest problem z definicją. E, no bo rozumiem, że ktoś zwycięża, czy jest. Szybszy, wyżej skoczył, więcej rzucił, natomiast w polityce jest jeszcze dodatkowe taki plecaczek, że zwycięża ten, kto przejmuje władzę, mhm. albo utrzymuje władzę oczywiście. No to jeżeli byśmy policzyli, bo to najbardziej jest takie rajcujące, widzę wszystkich, że te 34, a tu 32, niecałe i w sejmikach, naprawdę porównywanie sejmików i przeliczanie na mandaty nie ma żadnego sensu. Bo są ważniejsze wnioski z tych wyborów. Natomiast no, prawo i sprawiedliwość poszło swoim takim utartym szlakiem na zwycięstwo, czyli wygrali tam w siedmiu, zdaje się, Sejmikach, a przynajmniej tak to wygląda. Co do sprawowania władzy, to się jeszcze okaże. Wreszcie przegrali, czyli na 16 województw w Polsce wygrali w mniejszej ilości województw. Mm -hmm. <laughs> ale procentowe mają dwa punkty procentowe więcej, czyli wygrali, ale przegrali. W związku z tym, no, można robić wodę z mózgu ludziom, i to jest domena tego pana, co stanął tam na końcu. Wieczoru wyborczego. Ci czyli mówisz o kryjącym się za plecami Mariusza Błaszczaka, Jacku kurczaka. O się nie krył on tam po prostu. Tam znaczy. zawizł był, po prostu z czujnym okiem, a pamiętając jego raport, który napisał na e, premiera e, dwukrotnego e, Morawieckiego, plus jeszcze tam jakieś niesnaski. No, premier Morawiecki nie zauważył, że Jacek Kurski był na tym wieczorze, wiesz? Bo on mówi, że tak właśnie, tak jakoś, że wolno chodzi. czy no tam, on złamał nogę. Że tak nie, nie, nie dopadł tego. No, nikt nie zauważył. Tam słyszałem, chyba poseł Buda mówił, no przechodził, to przyszedł, stanął. No, z tragarzami. Ja, ja, ja muszę poczekać, kiedy jest następna jakoś wieczór wyborczy, już niedaleko. I ty też przejdziesz przejdę się tam, naprawdę. Przejdę i stanę sobie za prezesem. Ale to by było niezłe, jakby nagle oczkość za się pojawił. Trzymam pomyślę, Ci za słowo. Pomyślę, tak, A pomyślę. że wyborów mamy pod dostatkiem, tak, to będziesz miał okazję. Muszę tylko zobaczyć, gdzie, gdzie mam się przechadzać. Także <laughs> to jest ważne. No tak, czyli wygrali wszyscy, oprócz lewicy. Czekamy, jak się poukładają te koalicje w województwa, no bo 8. w tej chwili mamy 7 do 9, czy do 9, 9 to jest koalicja obywatelska tak. 7 PiS, było pół na pół 8 do 8, ale to pół na pół to też było tak rzutem na taśmę, bo tam pan niejaki kałuża został przekupiony. To jest dobre, tak. Dobry, tak, tak to jest dobry, no i wiadomo, I teraz że... teraz jakoś wygrał chyba swój... Tam, tam, no. Tak, 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 dostał się, dostał się do... Czyli do, Polakom znaczy, podoba ten model y, sprawowania polityki, czyli ja myślę, że to jest jedna kwestia, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości yy, po prostu, jeśli ktoś przeszedł teraz na stronę Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że tam już zostać powinien. Rozumiem, <laughs> I, to, że Jedi nie mają szans. Rozumiem. Nie, nie mają szans. Yy, poukładają się teraz koalicje. Na pewno jest kilka sejmików, pewnie poza podkarpackim pod i chyba lubelskim, mhm. gdzie ta większość Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę, ta przewaga jest ogromna, nie, że się może okazać, że rzeczywiście tych, czy to będą dwa dla Prawa i Sprawiedli czy Sprawiedliwości, czy trzy, no to jeszcze trudno powiedzieć, ale może tak być. Emocje jak na grzybach. No ale to w takim razie skąd Taka, takie zadowolenie z siebie Jarosława Kaczyńskiego? Bo on na tym wieczorze wyborczym był naprawdę. Autentycznie szczęśliwy. Autentycznie tak. szczęśliwy. Ja to nie było. Bo już my widzieliśmy mi, prezesa, tak. który udaje, że się cieszy, a on tym razem naprawdę się cieszył. Absolutnie byłem z nim przy tym jego szczęściu, bo uważam, że jak ktoś się cieszy i jest szczęśliwy, to należy to popierać. No, to oczywiste jest no, politycznie, nie został, jak to powiedział, złożony do grobu, zacytował. Nie wiem, kogo zacytował, ale niektórzy podejrzewają, że Marka Twera, ale um, ponieważ pokazał swoim ludziom przede wszystkim, słuchajcie, ja tu jeszcze rządzę, i to na pewno go wprawiło w szczęście. ale też pokazał wyborcom słuchajcie, nie, nie szukajcie innego Boga przede mną, ponieważ ja jest. I to jest akurat autentyczne, nie powiem fakt, autentyczne, to jest fakt. Jarosław Kaczyński dostał sporą dawkę butlis tlenem, nawet jeżeli to była na mieszance z nitroksem, ale po prostu jest, działa i może przygotowywać do wyborów europejskich. To też jest takie do myślenia, ale już na pewno. Nie, nie wydaje się, że brutusi, którzy byli czynni, a to było widać, że są czynni brutusi, żeby się odważyli w tej chwili na akcję. No chyba, że te wybory europejskie będą jakąś klęską, ale nie wiem, co też można powiedzieć, że dobra, no, chyba, że będzie, nie wiem, bardzo klęskowo. No i będzie coś, co Jarosław Kaczyński uwielbia, czyli będzie mógł oddać się knuciu do wyborów prezydenckich, jak te klocki poukładać, jak odwrócić tego kota, czy tak, czy tak, czy śmak. I będą pielgrzymki na Nowogrodzką, gdzie będzie pierwszy do ucałowania, ponieważ wtedy jest jakaś szansa na przyczółek. No chyba, że koalicja 15 października nie dotrwa do wyborów prezydenckich. Ja myślę, że jest takie ryzyko, jest bo taki panowie się, panowi się właśnie i to zaskakująco szybko po wyborach, bo myślałam, że jednak. Chociaż poczekają, aż ten kurz nieco opadnie. Nie, I, tu już się, I tu już się takie po przebąkiwania pojawiły ze strony właśnie e, trzeciej drogi, że może to właściwie ten rotacyjny marszałek to się tak nie powinien zrotować, no bo skoro lewica taki słaby wynik 6%, to niby dlaczego trzecia droga, która ma 14, mhm. tam, no nie, nie, żeby, żeby nie kłamać, 14,3, a lewica 6,3, no. czyli dlaczego oddawać tej lewicy fotel marszałka, a może to wręcz przydałoby się więcej trochę w resorcie, mieć, w resortach mieć mhm swoich ludzi. Szymon Chłownia powiedział, że umowa koalicyjna to przecież nie jest Pismo Święte i zawsze można renegocjować. Ty myślisz, że to jest takie podgryzanie się, które po prostu będzie, bo będzie, no bo się muszą tam poukładać różne ega mhm. różnych panów. Czy rzeczywiście jest ryzyko, że się pokłócą tak, że się rozpadną? Znaczy... To jest wróżenie sposobach, natomiast jest ryzyko, no, zawsze zawsze, jest, przecież lubimy to robić. Zawsze jest ryzyko. Dlatego, że no, no, ja tak bym wrzucił taki na przykład kamyczek do ogródka o trzeciej drogi, a jak Polska 2050 zdobędzie mniej niż jeden mandat, albo mniej niż dwa mandaty do Parlamentu Europejskiego, to co wtedy zabieramy im ministerstwa i nie wiem, zabieramy im jakieś fotele, to jest paranoia. Ponieważ to, co powiedział Szymon Hołownia, Mówiąc zupełnie serio, że umowa koalicyjna to nie jest pismo święte, no to jest oczywiście prawda objawiona, bo z Pismem świętym też jest różnie. Nikt nie widział na przykład tam autografu autora na tym pismie świętym, ale to jest no mówienie. Autorów jest. No tam parunastu nawet, chociaż mówi, że jeden pisał, a reszta dyktowała, ale mm, chodzi o to, że to jest taki trochę Jarosław Kaczyński na początku lat 90. Że jest umowa, która jest na jakimś tam etapie, ona jest ściemą, i jak można ją zerwać, albo złamać, albo prze, prze, przekombinować, to to robimy. No, umówili się nie tak dawno, niecałe trzy miesiące, tam trzy miesiące z kawałkiem, że o coś chodzi w tej umowie. No i teraz, zanim w ogóle jeszcze do czegokolwiek dochodzi, już ją trzeba renegocjować, to znaczy, co to za umowa była. I to jest słabe. Oczywiście, ja też myślę o tym tak jak ty, że być może to są te gry i zabawy, podgryzania, yy, yy, straszenia, yy, a my wyjdziemy, a my wrócimy, a my zawrócimy. Okej, okay, tylko że to wygląda niepoważnie. Później mamy wynik 52 niecałe yy, procent ludzi yy, na Jagodnie, z tego co pamiętam, yy, ja chyba dzisiaj oglądałem. Bardzo, bardzo niski wynik. Ale Prezydent Sutryk, teraz po tym jak zdziwiony dosyć było takie zdjęcie, nie wiem, czy widziałeś, jak on się dowiedział, że jest dyrektura, i on z szeroko otwartą buzią, patrzy na te słupki, że jak to możliwe, i teraz nagle okazuje się, że jednak ruszy kwestia tramwaju do jagodna. Niemożliwe. Przypa cóż za przypadek? <grym> <grym> Przed drugą turą i Panie parę innych rzeczy. przesuniemy tu. Tak, parę innych rzeczy we Wrocławiu się wydarza, które z którymi był problem, więc. No no tak, ale ja też jednak jestem zwolenniczką tezy, co oczywiście możesz się nie sprawdzić, że to spoiwo tam jest silne jednak w tej koalicji, bo tam wydaje mi się, że jest ta świadomość, że gdyby się koalicja rozpadła i gdyby nie daj Boże, Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, odebrało władzę, to Jarosław Kaczyński już się nie będzie bawił w jakieś półśrodki, w jakieś przestrzeganie prawa, tylko nie wszyscy pójdą do więzienia. No. Tusk, Bodnar, Sienkiewicz. Chołownia, może też. Coś się znajdzie na pewno. Jaka perspektywa? Pewnie, że tak. Znaczy, jeżeli mówimy o tym, że idzie się do władzy w jakimś celu, to tutaj cel był jasny dla wszystkich: odsunięcie populistów, akurat naszych, pis i niezjednoczonej prawicy, od władzy. No i teraz przywracanie praworządności wygląda tak, jakby naprawdę w tym. Nie wiem, beczce piasku, szukać tych ziarenek, pieprzu czy tam czegoś. To jest coś okropnego. Ale jeżeli się popełnia jakieś błędy, no to też trzeba się zastanowić, czy gramy w swojej lidze, czy nie w swojej lidze, co nas buduje, co nas nie buduje, co nas wzmacnia, co nas osłabia. I tutaj jest, to jest bardzo ciekawe, bo można obserwować, kto już jest politykiem, kto jeszcze nie jest politykiem i kto długo, długo nie będzie politykiem. Bo ludzie działają pod presją. Jak działamy pod presją, to jest jeden z takich elementów, który powoduje, że jesteśmy sobą. Albo jak jesteśmy totalnie wyluzowani. To są takie dwie przeciwstawne rzeczy. Czy nie ma tego momentu na grę. A jak, jeżeli ktoś człowiek jest pod presją, coś się dzieje, jest nienacka, trzeba podejmować decyzję, no to sięgamy po autopilota i zachowujemy się tak, jak jesteśmy rzeczywiście. No, naprawdę jesteśmy. Chyba, że jesteśmy wyszkoleni, tak jak Antoni, lejtnant generał, to wtedy on nam może zagrać różne rzeczy, nawet pod presją. W związku z tym obserwując, no nie wiem ilu tych liderów trzeba obserwować, no wiemy, że Tuska, Hołownie, Kośniaka-Kamysza i później mamy tego lidera w postaci trzech liderów, czyli to trójca liderów lewicy plus liderki nieoficjalnie lewicy i to też robi ludziom w głowie zamęt, bo na pytanie lewica kto? No, i każdy i odpowiada coś innego. No, ale jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, by zgubili z tej, tego swojego widnokręgu ten, ten konkretny cel, że PiS odsunięcie od władzy nastąpiło, ale ono nie nastąpiło jeszcze wszędzie, bo dochodzą różne głosy z różnych miejsc, gdzie no, nie czyszczą do spodu, ja nie jestem akurat zwolnikiem jakiejś zemsty czy czegoś takiego, ale jestem za tym, żeby ktoś ponosił konsekwencje swoich wyborów Ciekawe, i działań, to miejscem prawda? jest armia. Armia, ale telewizja też, radio, jakieś, nie wiem, inne instytucje, gdzie no nie ma tej, takiej rządzy krwi, że no to tego też, tego też, tego też. A my nie zdajemy sobie sprawy z tego, prawdopodobnie, jak głęboko zostało zepsute nasze państwo, jak zostały zepsute relacje, jak zostały zepsute normy, a w zasadzie złamane czy w ogóle wy, wyczyszczone. I teraz dużo osób no oczywiście no, taką metodą, która jest oczywista, że próbuje przetrwać. Natomiast y, 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 mówi się bardzo często, że Mariusz Kamiński y, skazany prawomocnym wyrokiem y, sądu właśnie za nadużycie władzy. Ułaskawiony mm -hmm. y, później dwukrotnie y, dwukrotnie ułaskawiony przez Adriana Sebastiana, nie, tego Andrzeja Sebastiana. DUDE zapowiedział to głośno. Ja to słyszałem albo czytałem, bo to, albo jest media społecznościowe, wytrwajcie, wrócimy i y, 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 tam odegramy się, czy tam nie powiedział, zemścimy się. On zaapelował do, do, do funkcjonariuszy, którzy zostali, czyli zostańcie, kopcie tam dołki, dziurawcie ten pokład, y, y, dziurawcie te, 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 to dno w tym wszystkim. I, y, a my już to jakbyśmy wszystko przeżyli, zobacz. 100 dni rządu, tam nie wiem, stało się na ile jest, czy 150, czy 120, ja tego nie liczę, a my mamy takie wrażenie, że jesteśmy tak już umęczeni tym wszystkim, że oni już rządzą przynajmniej z rok albo dwa, i dlaczego oni nie załatwili tych wszystkich rzeczy? Na co wszystko wychodzi no, Szymon Hołownia-Marszałek Sejmu, cały na biało i mówi. Nie będziemy teraz o tym dyskutować, podyskutujemy po wyborach. No i zbliża się to, po wyboru po, po no, się zbliża. Po wyboru się zbliżyło i, i, i okazało się, że jest parę rzeczy, których się nie da odkładać, bo odłożenie było jeszcze gorsze. No i teraz zobaczymy. Ja nie wiem, jak oni z tego tramwaj zrobią, a boli mnie to jeszcze z innego powodu, poza moim zawodowym, że w XXI wieku cały czas skazujemy kobiety, na tortury i na jakieś bycie pod ludziem czy pod niewolnikiem, przepraszam, za, specjalnie powiedziałem pod ludziem. E, o, o czym my rozmawiamy w ogóle? To jest jakaś kompletna paranoja. E, i, I tu się wszyscy zbierają, no nie, oczywiście, bo tutaj no nie wolno, tam wolno. O co chodzi? Ja pamiętam tą dyskusję w 1991 roku, temu. prawda? 30 lat temu Czyli była co? ta sama dyskusja, Hibernacja my od 30 lat jakaś? rozmawiamy cały czas o tym samym. O, widzę, że skończył się stan wyjątkowy, który dzisiaj miał specjalne wydanie, bo nam widzów przybyło natychmiast mnóstwo i się meldują, że są. Bardzo się cieszę, że Państwo co prawda spóźnieni, ale jednak do nas dołączają. A tak na poważnie witam serdecznie wszystkich, którzy teraz masowo tutaj się pojawiają i polecam oczywiście od początku zapoznać się z rozmową, bo tu same cenne uwagi od doktora Demiro, no ale właśnie. Wyjaśnij mi, oczywiście jeśli potrafisz, ten fenomen. To znaczy no. wszystkie sondaże pokazują, że społeczeństwo jest dużo bardziej liberalne w sprawie kwestii aborcji, niż było przed chociażby 2020 roku, czyli no rokiem, czyli ten no. pseudowyrok, trybunału. jeśli chodzi o podejście społeczeństwa polskiego do sprawy w ogóle zadziałało przeciwskutecznie. Mhm. Właściwie zdecydowana większość także wyborców Prawa i Sprawiedliwości i co ciekawe także wyborców konfliktu federacji jest za tym, żeby kobiety miały prawo do przerywania ciąży. wybieramy władzę. Władza idzie na sztandarach z prawami kobiet. Te kobiety się mobilizują i idą na te wybory. A mhm. potem kilku panów w garniturach właśnie mówi: "Nie, no nie, to trzeba to trzeba usiąść na spokojnie porozmawiać, prawda?" No i teraz ta rozmowa ma się nareszcie odbyć. Ona się odbędzie jutro. Szymon Hołownia zaplanował ponad 6 godzin debaty. Zaczyna się 12:45, kończy 19:00. Dlaczego to tak wygląda? Przecież jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawo aborcyjne. Społeczeństwo chce liberalizacji prawa aborcyjnego. Do władzy dochodzą ugrupowania, które w teorii też chcą liberalizacji. No trzecia droga I... mówiła, znaczy tam Hołownia konkretnie i 2050 I, i PSL, że nie bardzo. No y oni, y Tak, y oni, ten ich projekt, który tam leży, to właściwie chce, ma przywrócić to, co było przed wyrokiem z 250. Niesłusznie kompromisem zresztą, tak, tak. bo to jest absurd. Wiesz co, to jest konglomerat różnych rzeczy, bo mógłbym powiedzieć, że nie wiem oczywiście, bo też tego nie wiem, ale patrząc na to, co się dzieje, jak to wygląda, to po pierwsze, warto postawić sobie sprawę jasno, kto jest temu winien na tym etapie, bo to się już tak jakby wszystko się rozmyło. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński zdecydował, że pójdzie to, to zaostrzenie prawa do Trybunału Kuchennego tego Jowego Julii Przyłęckiej. I to jest prawo, które jest mocniejsze i bardziej restrykcyjne niż w Teheranie, niż w Iranie. I oni mówią, że to nie my, to Trybunał, prawda? I to jest. Odtąd były przecież protesty, też sam chodziłem i, i tak dalej. Natomiast, no, w końcu wybieramy tych ludzi. No, to wybraliśmy tak, i wybraliśmy. Pytanie jest takie, czy może, może ta metoda jest niedobra, może ktoś coś przeoczył, może nie ci poszli co potrzeba do głosowania. Natomiast cały czas jesteśmy krajem bardzo mocno zakotwiczonym w programie Proboszcz Plus. Tutaj nie ma, naprawdę to nam się wydaje, może że w dużych miastach to jest tam jakoś, ale dziewczyny w małych miasteczkach, wsiach i tak dalej, naprawdę są pod wielką presją. Środowiskową, to na chwilę tylko dygresja. Przykład z tą tabletką, dzień po, która nie doprowadza do zapłodnienia, czyli nie Jest antykoncepcją. Jest po tak, prostu antykoncepcją. Nie likwiduje życia poczętego, czyli to, co tam przeżywają ci wszyscy. I pojawia się uśmiechnięty polski jaś Fasola. Przepraszam Atkinsona za to. I mówi nie, bo te dziewczyny nie mogą łykać hurtowo tych. I opowiada jakieś kocopały, takie naprawdę, gdzie to aż wstyd, żeby takie rzeczy mówić publicznie, a nawet myślę, że wstyd w zaciszu domowym. I nie, kieruje to tam, bo coś tam i tak dalej. No to teraz, jeżeli mamy sobie wyobrazić ten proces myślowy u tych troglodytów właśnie naukowych, czyli każdy jest jakimś tam naukowcem i, i, i opowiada jakieś bzdury, no to jak oni mają sobie to wyobrazić, skoro są wychowani w duchu właśnie tego kościoła katolickiego. Ja nie słyszałem, żeby ktoś kogoś zmuszał do aborcji. Wiesz, to jakby to są, to jest takie wyobrażenie i to jest wizerunek w ogóle tego całego procesu, że utrwaliło się Ciągle jeszcze jest utrwalone w społeczeństwie polskim, że e, e, aborcja to jest zło, ja nie wiem, że to jest dobro, ale utrwaliło się coś takiego, że w zasadzie kobiety co tydzień chodzą i robią sobie aborcję. No to Jarosław Kaczyński pamiętam, jak mówił, że w Warszawie to na każdym rogu można abor tak aborcję dokonać. Dokładnie. Czyli następny jakiś po prostu ten filister z buszu, który opowiada jakieś dyrdy mały. E, teraz tutaj nie wiem, co chce uzyskać Hołownia z tym referendum. No to może rzeczywiście było, był taki świetny był pomysł, że było referendum na tym, czy starsi panowie tam od jakiegoś wieku mogą zażywać te, te pigułki. Tam, coś na to się jakoś na potencję, tylko jakoś to była pierwsza, taka była bardzo znana. Viagra? Nie, Viagra, tak, przepraszam. No to może zróbmy referendum, żeby na przykład nie używać Viagry, albo używać Viagry, albo żeby mieć wiagrę po konsultacji z sztabem lekarskim, i, w, i żeby była klasula, klauzula sumienia w aptece, że. Pan fatalnie pan wygląda, w jak panu nie sprzedam, mogę biseptol, prawda? To nie jest lokowanie produktu, żeby było jasne. No, można odpowiedzieć do absurdu, natomiast to są dramaty ludzkie, to są dramaty życiowe i musimy się zastanowić. Być może oni pracują na to, że rzeczywiście następne wybory powinny ich wymieść daleko i głęboko, chociaż, tak jak mówię, ostatnie 8 lat prania mózgu przez telewizję wtedy rządową to są skutki też te, te, tego te, teraz m, ktoś dzisiaj napisał czy wczoraj widziałem jakaś posłanka z Podlasia napisała tam ludzie cały czas mówią paskami TVP Czyli ta kotwica, to pranie mózgu jest bardzo mocne. No, trwało 8 lat, więc też I pojawiają ciągle, się takie pytania, i ciągle. dlaczego, mimo że właśnie media są już publiczne, nie są w rękach Prawa i Sprawiedliwości. I mimo to prawo i sprawiedliwość robi wynik niemal taki sam, jak zrobiło 15 października. No, ale dajcie spokój. No, ale to jest media... bardzo proste. Media nie zostały teraz sformatowane w drugą stronę. Poza tym no, od końca grudnia, czyli tak naprawdę media nowe wystartowały w styczniu, minęły 3 miesiące. A. No, czegoś, to się działo przez 8 lat, w 3 miesiące Absolutnie nie da tak. się y, wymazać. Zwłaszcza, że no, tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że teraz jest przeginka w drugą stronę i paski ma. są takie same, tylko dotyczą kogo innego. Bo nie ma. Bo nie ma. Y, pozwól, że oddam na chwilę głos naszym widzom, y, którzy są aktywni, wysyłają super naklejki, zadają pytania. Bardzo Państwu dziękujemy. Dostaliśmy super naklejki od, od Piotra Kiliszka, Jacka Kondrackiego i Anny B. A do swoich super naklejek wiadomości dołączyli pani Anna, która pisze doktor Demiro na prezydenta Polski. Święt pani Anna. Błagam. Doktorze, masz mój głos. Znaczy, w sumie, jak Andrzej Sebastian udowodnił, że może być byle kto prezydentem, to dlaczego Mała nie? cholera, serdecznie pozdrawia ulubiony duet, bardzo dziękujemy i również serdecznie pozdrawiamy. Piotr Strychalski, ale zdziwisz, zdziwisz, nic nie wie, nic nie pamięta, to prawda. Chociaż już parę takich osób teraz przed komisją mieliśmy. Miało. którzy na Syndrom dziwisza, dziwisza tak? Na dziwisza. Anna Ansan, która gratuluje. Aha, bo misji obroniła MBA. Rozumiem, że nie w Kolegium Humanum. Taki, to był żenu żenujący żart prowadzącej. Gratuluję oczywiście pani misji serdecznie, bo to jest poważna sprawa. Cygano pytając o Antoniego Macierewicza, pyta, czy chodzi o stopień w wojsku polskim, czy w GRU. Polski. W wojsku nie był Antoni Macierewicz, to jest taka odpowiedź. Karol Mazurowski pyta, jak to jest możliwe, że sugeruje się głośno, że Macierewicz jest rosyjskim szpiegiem i nic się z tym nie robi. Nie wiem, to Tomasza Piątka może bardzo. Tak, najlepiej, zapytać. tak. Jennifer Gill pozdrawia z Kanady. Duża doza wiedzy w tym duecie na temat sytuacji politycznej w Polsce. Thank you. Pozdrawiamy serdecznie i polecamy się serdecznie również. Tak jest. E, Agnodar nas pozdrawia i gratuluje również misji, też się przyłączamy. Stara wiara, e, temat aborcji to nie problem światopoglądowy, a kwestia praw człowieka. Hołownia w Dokładnie. końcu powinien to pojąć. Dokładnie. Tak, ja też to zawsze podkreślam Dokładnie. w rozmowach, że nie zgadzam się, żeby kwestie e, antykoncepcji, aborcji traktować jako światopogląd. światopogląd. Barbara Somar, a propos frakcyjek w Pisie, Andrzej Sebastian to bardziej Tim Morawiecki, czy Tim nasza Ko Beata Kochana? Chyba jednak Morawiecki, bo te pogłoski, które chodziły o tym, że w ogóle tak, będzie się tworzyła jakieś, jakieś nowe ugrupowanie, które teraz przecichły ze względu na ten oszałamiający sukces, sukces. Tlenowy tak? Jarosława, tak. Mówiły, że to właśnie e, Marcin Mastalerek, czyli człowiek Andrzeja Dudy, razem czyli z Władysłem Tak, czyli człowiekiem Morawieckiego, mieli coś razem tworzyć. Paweł Cesieniawski, wybaczcie, kochani, spóźnienie, ale redaktor Beata Lubecka debiutowała w stanie Wyjątkowym pozdrowienia z Bychester, By nie wiem czy dobrze wymawiam, w każdym razie Wielka Brytania, Trinity, która też pozdrawia super duo. Konrad Paszkowski, pozdrowienia z Calgary. Tabletka tutaj kosztuje 100 zł. Stara Wiara, chodzi o, rozumiem, antykoncepcję awaryjną, no Stara... to No, chyba troszkę A. więcej, wiesz? Tak, tak mi się A, wydaje, dlatego też ta perspektywa, że tam będą po pięć łykać. To, tak, Ja już A. widzę piętnastolatkę, która zostawia 600 zł w aptece. Żeby garść, garść połknąć i popić, energe popi popić energetykę no. i pójść na solarium no. potem od razu na wszelki wypadek. E Ech. Stara wiara, myślałem, że są granice żenady, a tu wchodzi on cały na biało, prezydent Chobybysta. E Kate Bush, dzisiaj 20. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, pamiętamy. Hmm, ja nie pamiętałam, więc dziękuję za przypomnienie Ewa Stępień, serdeczne pozdrowienia dla ulubionej pani Karoliny dziękuję bardzo mhm. i ulubionego doktora Demiro, duet doskonały <gry> zatroskany yy, który pisze polecam serdecznie zaprosić Tomka i Sebastiana. z Szalona Polityka, robią świetną robotę i perfekcyjnie obnażają wybryki naszych polityków, pozdrawiam ja też pozdrawiam, mała cholera ciekawe jak te decyzje lub ich brak o prawach reprodukcyjnych w kobiet wpłyną na dzietność pokolenia Z. Ja mam wrażenie, że one już wpływają, wpływają. Widać, że wpływają, bo mamy dramatycznie niską dzietność i programy pod tytułem damy wam więcej pieniędzy nie, 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 nie. nie działają. Eee... Elżbieta, trochę dla mnie, nie, dla mnie niezwykle zaskakujący był wynik sondażu opublikowanego w TVN, że tylko 50% badanych jest za złagodzeniem prawa aborcyjnego. Ja tego sondażu nie widziałam, Ja widziałem tak. Ja, widziałem, tak, ja tak. widziałam sondaże, w których to zupełnie inaczej wyglądało. Jest też duża grupa, bo dużo mniejszej oczywiście jest za, za zaostrzeniem, ale jest bardzo duża grupa, nie pamiętam jaki procent, no mniej niż 50, za właśnie tym tak zwanym kompromisem aborcyjnym z kompletną bzdurą, bo to nie jest żaden kompromis. Ale to robi właśnie to, o czym mówimy. To całe gadanie w ten sposób, fałszywe różne informacje, powodują, że ludziom się to w głowach układa, że jakiś kompromis był. Marta Markowska, która pyta, czy będzie referendum w sprawie aborcji i Kasia K. pozdrawia, super audycję, pozdrawiamy. No, z tym kompromisem, jeśli jeszcze zostaniemy chwilę no. w tym temacie, bo jeszcze mamy parę innych do omówienia, Jasne. to problem polega na tym, że nawet... W czasie, gdy ten i tu stawiam duży cudzysłów, kompromis funkcjonował w polskim prawie, to i tak nie funkcjonował w praktyce lekarskiej. I były takie województwa, pamiętam, te, który, w których rządziła prawica, które się na przykład chwaliły. U nas przez cały rok 2019 nie wykonano żadnej aborcji. Czyli to oznacza, że de facto kobietom w tym województwie, bo to nie było tak, że w tych województwach nie, do, nie, nie, nie dokonywały się aborcje, To oznaczało, że w tych województwach kobietom odmówiono dostępu do procedury medycznej zgodnej z prawem i dopuszczalnej, i kobiety, które chciały lub musiały z jakichś powodów przerwać ciąże, musiały na przykład wyjeżdżać. I pamiętam historię jeszcze sprzed wyroku z 2020 roku, kiedy organizacje kobiece pomagały kobietom z różnych, Miast, które po prostu jeździły po całej Polsce po to, żeby znaleźć jeden szpital, w którym mogły przeprowadzić aborcję, bo na przykład to była ciąża z gwałtu, albo właśnie tak było silne uszkodzenie tak. płodu, a czas tykał, bo potem mijał ten 12 czyli tydzień, i wtedy to już wiadomo było, że nigdzie. I to jest niestety to, co jest najgorsze w tym wszystkim, czyli hmm, czasami się mówi, że jest przepis prawa i duch prawa. Mhm. I to jest dokładnie taka sama sytuacja. Jeżeli się zastraszy na pewnym poziomie, Jakąś grupę zawodową, ale każdy zostali zastraszeni. Mało tego, lekarze ginekolodzy twierdzą, słyszałem to i czytałem, i naprawdę słyszałem parę rozmów, i też rozmawiałem sam. W ogóle tego się nie uczy na studiach. Nie ma czegoś takiego. Tam jest jakaś stara metoda sprzed XIX wieku, tam jakiegoś bardzo bolesna, bardzo niebezpieczna dla kobiety, i tak dalej. Czyli Ktoś powie, no ale bardzo proszę, no oczywiście, tylko no nie mamy żadnego lekarza, bo wszyscy mają klauzulę sumienia mm -hmm. w głowie. No to albo trzeba wybrać inne specjalizację, albo jeżeli jest to zapisane, a jest to zapisane w prawie, no to trzeba to egzekwować. A ponieważ to jedno, drugie było oficjalnie niby nic, a pod stołem, czyli to ta, taka polska norma trochę. Chociaż nie, nie myślę, że tylko Polska, oczywiście. Natomiast w tym przypadku to jest polska norma, że my w naszym rewolucji nie było żadnej aborcji, o której wiemy. Mhm. Nie? E, zresztą Kaczyński też to mówił, że no bogate kobiety mogą sobie wyjechać tam gdzieś tam. No, ale przecież. Żaden to, problem jest. Żaden ale, to, problem. ale to wiesz, no to, no to bogaci ludzie mogą sobie wyjechać. Wyrostek wyciąć też, nie wiem, w Finlandii. Tak? Tylko, przepraszam bardzo, no, o czym my rozmawiamy. E, I to jest coś, co bardzo stopuje nasz kraj w rozwoju cywilizacyjnym. E, e, gdzie różne właśnie pseudo, e, jak ty tu mówisz, te, te, światopogląd, tak? Mhm. No właśnie. Jaki to jest światopogląd w ogóle? To jest życie i zdrowie kobiety, a nie światopogląd jakiś. E, ale takich rzeczy jest X. E, że lepiej się pokłócić, nie wiem, ja to przeniosę od razu na, na, na taki poziom e, ogólno światowy, że daliśmy czadu Unii Europejskiej, bo powiedzieliśmy jako jedyni nie. Tylko, że to nas nie rozwija. Nie bierzemy pieniędzy, wszyscy wzięli. Najbogatsi, bo wiedzą, że to trzeba. Za... My nie bierzemy, ale podatki Mateusz Morawiecki podniósł takie, że teraz możemy się tylko łapać za kieszenie, etc., etc., etc. To jest obrzydliwe, dlatego że ludzie, którzy przychodzi, przyszli do władzy te 8 lat temu i z bólem ją oddają, Przyszli nad nami panować, ja to mówiłem parokrotnie. oni nie przyszli rządzić. Rządzenie polega na tym, że się działa na dobro ogółu, a panowanie polega na tym, że działa się dla dobra swojego. Zresztą widać, ile tych dóbr zostało zagrabionych i, i nadal to wygląda tak. A znam kilka resortów, z tak właśnie z takiej strony, od, od środka, jakby ta poprzednia ekipa napadła na nasz kraj od środka. Czyli są we wrogim kraju. I teraz to będzie przedmiotem. Zobaczysz zresztą, ja się strasznie na to martwię, ale będziemy świadkami bardzo brutalnej kampanii związanej, jak to świetnie jest w Polsce, a jak to Niemcy chcą nam zrobić kołtuny na głowie, zabrać nam duszę polską i wsadzić do wozu drzymały. Nie, bo to dokładnie będzie ten, ten, ten etap. Ja jestem ciekawy, jak koalicja 15 października poradzi sobie z tym. Nie mówiąc tylko, że Unia jest świetna, że daje nam pieniądze i to są systemy wartości, bo Polacy, przynajmniej deklaratywnie, są za Unią Europejską, bo po drugiej stronie są ludzie, którzy nie mają nic do stracenia. Oni chcą się do tego parlamentu dostać wszystkie apanaże, wszystkie wynagrodzenia, nie wiem, Rysiu Czarnecki w kabriolecie bez kół, tam, tak? Punto. żeby brać to, brać to, brać to, brać to. Ale my idziemy tam po to, żeby tą Unię od środka, ją po prostu zlikwidować, albo Ojczyzna, a tam coś jeszcze, Unia Ojczyzn. Tak? I teraz będzie te, ten dylemat, bo w tej chwili młodzi ludzie zostali zrażeni do polityki. Zresztą takie było założenie od razu prawa i sprawiedliwości i przyległości, że trzeba to obrzydzić. Czyli wrzucano to wszystko w ten wentylator, i zobaczcie, e, tacy są brzycy, to są brzycy, brzycy. No i nie poszli. Raz, że tutaj zadziałał rzeczywiście pan marszałek, który zaczął świetnie, i młodzi ludzie jakoś tam go polubili, a później okazało się, że to nieważne, czy masz lat 75 czy tam 50. Jak masz poglądy XIX wieczne, to taki będziesz i nie przykryje tego słowotok pięknych słówek, tu tudzież aczkolwiek kazalisz albowiem i posta, a, a później przychodzi co do czego i no to nie jest Pismo Święte ta umowa, a tutaj no to trzeba zapytać i dobra, jeżeli w ogóle, tylko mówię, że to jest bez sensu, to to proszę wyłączyć z tego referendum facetów, i wszystkie osoby, kobiety, które są już w wieku rozrodczym. Tak, tak, kiedyś już taki tutaj postulat Nie, to ja to, się ja... padł, i no, oczywiście było oburzenie. Oburzenie, do, no bo to jest jakby, dyskryminacja. No to, to pokazuje absurd też tego pomysłu. Dokładnie. Dla, dlatego o tym powiedziałem, że to można doprowadzić do takiego absurdu, że do niczego to nie doprowadzi. W związku z tym, e, ja myślę tak, że koalicja 15 października powinna się, e, nie wiem, liderzy niech się spotkają, może niech sobie dadzą e, porazie, albo niech sobie wyrzucą tak twarz. Tak, dla oczyszczenia atmosfery. Tak jest, e, albo niech sobie za, 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 e, zorganizują takie są warsztaty z, z krzyku, który oczyszcza. Tak? Albo po prostu niech sobie walną po lufie, e, chociaż nie zachęcam, najlepiej czymś bezalkoholowym. I niech po prostu e, e, po przede wszystkim zdepenalizują, to jest pierwsza rzecz, która jest, a później niech zliberalizują, czy ten dostęp po prostu e, umożliwią. E, bo to jest jakiś, e, jakaś rzecz, która powinna być już, już dawno załatwiona. No dobra, ale też pojawia się i to oczywiście będzie takie pytanie prowokacyjne, to znaczy. Dobra, Słucham pani redaktor. Bo jakikolwiek projekt, by teraz nie wyszedł z parlamentu, czy to będzie depenalizacja, czy to będzie powrót do. Tak, 2000, no, przepraszam, no nie zbudowałam odpowiedniego suspensu, ale po prostu pytanie jest oczywiste. Czy to będzie powrót do tego tak zwanego kompromisu, czy to będzie któryś z projektów koalicji albo lewicy, czyli dostępność aborcji do 12 tygodnia, to podobnie jak z projektem dotyczącym antykoncepcji awaryjnej, ostatecznie trafia na biurko pana prezydenta. A pan prezydent wyraził swoje znaki, w sposób sobie tak charakterystyczny dla siebie, czyli stosując podniesiony głos i dużo pauz, żeby zbudować też napięcie, i powiedział, że no nie ma takiej możliwości, po prostu, bo to jest sprawa życia i śmierci, i nie będzie. Nie mhm. będzie niczego, cytując klasyka. Mhm. Więc czy w ogóle jest sens o tym debatować teraz i tworzyć wielką dyskusję, która będzie na pewno gorąca, emocjonująca, wygeneruje znowu mnóstwo też negatywnych emocji, sprawi, że się w ramach koalicji koalicjanci pokłócą, żeby tak czy siak wszystko się rozbiło o pióro pana prezydenta? Ja wiem, a, a, a Ryszard z Jarosławem siedzą i zawijają to w tę sreberkę, ale tak, to ma sens, znaczy, dyskusja to nie wiem. No, też uważam, że to będzie Jadka, ale ustawa ma sens, dlatego że trzeba pokazać swoim wyborcom, że my coś robimy. No jeżeli to jest, później wskakuje to do Andrzeja Sebastiana, ty mówisz, że to jest życie, no ale on pigułkę niedopuszczającą do. Powstania życia według niego też zawetował. No bo Tam to jest bomba. jeszcze jeden. Bo to bomba. Hormonalna. Nie ja wiem. Bomba, bomba. Tam jest jeszcze inny problem, dlatego że Trzeba się zastanowić nad tym, w co, w co zagrywa właśnie rzeczony osobnik. Bo jeżeli chce ugrać coś dla siebie na tej prawej stronie, no to powiedzmy, że okej, okay, no próbuje być radykalny razem tam z kimś jeszcze. Tylko, że on nie ma zdolności takiej, on nie potrafi tego robić. Natomiast tam jest jeszcze drugi problem. Bo to, że on zawetuje, no to już zapowiedział. No ale wtedy no, to takie są realia. Natomiast problem jest drugi, że on, jak nawet podpisuje coś, to kieruje to w trybie następczym do Trybunału Tego i owego, Julii, no, pani Julii, gdzie jest taka chyba definicja, że on będzie tam kierował wszystko, dopóki. Jego najwierniejsi przyjaciele Czy nie w, uczciwi? Tak, tak, nie wrócą do Sejmu. Ale tam już jeden na pewno nie wróci, bo tam pani Monika Pawłowska już siedzi na jego krzesełku. Ja nie szukam logiki w działaniach Andrzeja Sebastiana, ponieważ to jest daremny trud i próżne żale. No, prezydent jedzie po równi takiej pochyły, jak tylko może. Jeszcze daleko może, oczywiście, bo wydawało się, że nie może. Natomiast nie można powiedzieć, no to nie róbmy nic, bo i tak się nie uda. No to znaczy, no to po chusteczkę tam poszli do tej władzy. Przecież wiedzieliście, że będzie prezydent jeszcze przez tam ileś miesięcy, taki, jaki jest. Ja bym poddał też wątpliwość, bo dlaczego nie? Skoro ja Kaczyński może, to ja też jako obywatel mogę. Jeżeli był ten Pegasusik wykorzystywany, czy inne Hermesiki. W zdobyciu prezydentury, no to należałoby się zastanowić, żeby jednak grzecznie poprosić pana prezydenta o abdykację szybszą, ale zostawmy sytuację taką, jaka jest. No, jeszcze jest 14 miesięcy do, do wyborów i trudno. Natomiast to nie znaczy, że nie należy działać, bo tutaj pewnie się nie da tego obejść, bo to jest oczywiste, ale, nie wiem, chociażby to, co robił Trzaskowski, że w każdym szpitalu był jakiś człowiek, Ginekolog, który nie miał tej klauzuli sumienia wpisane sobie na, na, na czole. Bo ktoś ma klauzulę sumienia, ja w ogóle nie wnikam, okej. Okay. Ale druga ja strona się chce ciągle, przeżyć. ja tak? się, ja się to, to znaczy, idziesz do tego zawodu. Ja wybierasz specjalizację mówiłem. ginekologiczną. Tak, no tak, tak, ale to. Jest dużo fajniejszych specjalizacji. Jest dużo fajniejszych, gdzie ta klauzula tak. nie jest potrzebna. A jednak wybierasz tę specjalizację ginekologiczną i mówisz, okej, okay, będę pracować, ale pewnych rzeczy nie zrobię. No, i to jest no tak, ale to później prowadzi do dewiacji, bo nie wiem, minister, któryś z tych miejsc, nie wiem, piechach chyba, tak. Był znanym, um, któryś z w który był ministrem zdrowia, że wcześniej aborcje były na, na szeroką skalę, um, a później się okazało... Nie, nie piecha, nie, przepraszam, tylko ich też było dużo. No dobrać, aż, aż to, 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 przepraszam, to jest moja dziura w mózgu, bardzo przepraszam oczywiście. Ale to też pamiętam, jak w świętej pamięci profesor Dębski, jeden z w ogóle twórców ginekologii mhm. w Polsce, sam opisywał przypadki, że przychodzili do niego czołowi przedstawiciele polskiej prawicy ówczesnej, to jest, to jest standard, ze swoimi żonami, kochankami. To jest tutaj, jak teraz ujawniono listy Abelarda, Heloizy Współczesne. Nie, I Heloizy mówili, do Abelarda. Nie, to jest inny tak. przypadek. Mówisz o pani Barbarze i pani panu Radnej, Olszardzie. tak. I panu Szardzie. O srebrnych włosach i kocich ruchach. Tak jest. I kocim spojrzeniem Nie, tak nie, nie, spojrzenie nie, 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 tam nie, było tak, ładnie. tam nie, nie, tam jest dużo nie, miłość jest ważna żałuj nie, no właśnie ale chciałabyś, żeby pani Barbara cię pisała takie listy. No właśnie, może jednak, żeby to nie była pani Barbara, mhm. ale. Może jednak ktoś inny. No właśnie. Dobrze, nie będę teraz szukać, bo się dekoncentruję. No ale dobrze, w razie, ja tak. jeżeli coś pominę, to przepraszam. Ale był taki minister, ee, mhm. czy wiceminister. W związku z tym to też jest wszystko hipokryzja, tak? Eee, przedstawiciele Ordo Iuris, którzy tak strasznie mocno walczą o tą czystość rodzinną, a jak się bliżej podrapie, to okazuje się, że tam jest po prostu taki grupę seks, że to w ogóle. Eee, Teresa Orlowski się chowa z najlepszych czasów. To jest ta hipokryzja, to jest ta hipokryzja. To, co się dzieje przecież na tych plebaniach tam w, na Śląsku, to co to jest. W związku z tym, naprawdę, nie wtrącaj się w moje życie, ja się w twoje nie będę wtrącał, ale nie układaj mi tego życia. Człowiek jest jednostką wolną, ma własną wolę i naprawdę, jakiś jeden dziader z drugim dziadersem nie ma prawa. Zaglądać do łóżka na przykład młodym kobietom, czy w ogóle kobietą, czy komukolwiek. A my jesteśmy znowu w tej bańce takiej, bo to jest emocjonujące. Nie zastanawiamy się nad tym, że na przykład, nie wiem, edukacja trzeba poprawiać, to wszystko i tak bo to gdzieś tam jest, a to jest nieatrakcyjne tak, w pewnym momencie. I teraz na przykład rolnicy zapowiadają, że oni wyjadą i zablokują kraj na 48 godzin. No to ja się pytam w ogóle, a jakim prawem. Ma, zblokują moją wolność. Dla mnie ciągle niezrozumiałe jest to, że rolnicy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. No to, to znaczy im pasowało. Bo przecież to, przed czym się, przed czym się teraz tak e, buntują i protestują, to są rzeczy, które obecna władza odziedziczyła po poprzedniej. Zwłaszcza mm -hmm. jeśli chodzi o kwestię ukraińskiego zboża mm -hmm. i braku kontroli i cen. Tu fałszywych nie, informacji i, nie sprzedawajcie, i, będzie weżał. Ja pamiętam, jak sam Jarosław Kaczyński w lipcu, to był chyba lipiec 2022, mówił: będzie spoko, w ogóle Trzymajcie się mordeczki, mniej fajnie. To był maj, pachniała saskakę, tak. w lipcu tak. No masz rację. No tak, właśnie. To I te, a teraz tak. minęły, półtora roku minęło i oni głosują na Prawo i Sprawiedliwość i ja po prostu i, i, nie rozumiem tego, ale jeszcze możemy do tego przejść, tylko zamknij, zamknijmy ten temat aborcji trochę z innej się. perspektywy. Mhm. W naszej rozmowie go zamknijmy. A, to da się, tak. Konrad Paszkowski napisał taki komentarz, lewica nie ma innego tematu do zaproponowania. I teraz tak się zastanawiam, bo faktycznie tuż przed wyborami samorządowymi taka się awanturka mała mhm. wywiązała między lewicą a trzecią drogą właśnie. Zaczęło się od Włodzimierza IV, dołożyła trzy grosze Anna Maria Żukowska, no tak, która tak. się tak Kazała iść sobie. Tweetem tam jakimś zapłakałem. Yy, no i te wtedy pojawiały się takie komentarze, no, że no, lewica przypomina przed wyborami, że, to, że właśnie tutaj kwestia aborcji jest zaniedbana. Po czym przychodzą te wybory samorządowe, lewica dostaje po prostu łomot. A trzecia droga ma mniej więcej taki wynik jak PSL w poprzednim referendum. Szału nie ma, nie? Sa szału nie ma, ale to znaczy, co to znaczy? Że yy, lewica to znaczy, jest niewiarygodna? Nie, jako... Sposób komunikacji jest niewiarygodny, bo yy, yy, po pierwsze. To nie jest pierwsze ostrzeżenie dla lewicy, dlatego że lewica przed wyborami parlamentarnymi miała tam 14, 16, dość takiego, a dostała 8,3 i też była taka komunikacja, a później część lewicy, ta bardziej radykalna, czyli razem z, z, chyba zrozumieli, że wygrali wybory. I zaczęli stawiać jakieś warunki, ja słyszałem to w przestrzeni bardzo, już kolejne raz o tym mówię. No i teraz jest drugi sondaż, czyli wybory lokalne, co same z siebie założenie już jest bez sensu, bo na poziomie lokalnym się nie da załatwić tego, jeżeli chodzi o ustawę o aborcję i tak dalej. Ale hmm. sposób komunikowania był dokładnie taki sam, czyli wrzask. Ja rozumiem, że tutaj marszałek Hołownia Wykonał też jakiś taniec na lodzie, i myślę, że ostatecznie jak na dziś pokazał, że nie potrzebujemy jako prezydenta Dudybis albo trzeciego dudy. I myślę, że to był jakiś naprawdę przeciwny skok z tym odłożeniem debaty. No ale jak widać, Polacy na histerię nie reagują, to znaczy, krzykiem się nas nie przekona do takich rzeczy. No, to może lewica mogłaby się zastanowić przez moment, że skoro ma słuszną diagnozę, bo podejrzewam, że ma słuszną diagnozę w wielu sprawach, to może trzeba by zmienić sposób komunikowania tego. E, a no i też coś, co jest, dlatego ja, jak mnie zapytałeś o tą koalicję, czy ona się może rozpaść, czy nie, dlatego y, zareagowałem, że może, ponieważ jeżeli y, nawzajem anci sobie robią różne rzeczy pod tytułem, idą do jakichś mediów i na, walają na siebie. To znaczy, że coś jest tutaj postawione na głowie. E, wiadomo, że e, to nie są jedne ugrupowania, bo każdy jest inny i na jakimś etapie tam zebrał. Natomiast no, przynajmniej nie wiem, dwa lata można wytrzymać, żeby nie iść i nie przywalać komuś. I tutaj też pani Anna Maria jest tutaj w, w czubie, w szpicy. No ale z kwiatami dzisiaj poszła do marszałka. Żółtymi jak kolor no właśnie, jego parku, goździkami. Ale po chusteczkę, nie? Przeprosić. Ona mhm. obiecywała, że jak dojdzie do tego momentu, kiedy kwestia aborcji pojawił się tak, tak, ja w wiem. pracach Sejmu, to ona ja wtedy wiem. przeprosi, i właśnie to był ten moment. Mhm. No dobra, no, mogła przynieść mu chryzantemy złociste, też by było fajnie. Nastawimy no, tam... na fortepianie. No to na no, fortepianie się nie gra. Znaczy, przynajmniej to jest oczywiste, bo się karty ślizgają, ale y, sucharami możemy to y, jeszcze za, 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 no, zachęcić bardziej. Jak widzę, mamy tutaj szeroki wachlarz no, tak. sucharów do zaproponowania no, tak. na sucharami to. wieczór się kończy, tak? Czy zaczyna. E, natomiast y, no, trochę rozsądku, bo jeżeli robi się to samo. W taki sam sposób, no to jak można oczekiwać innych efektów? No nie będzie innych efektów, no to jest dokładnie to samo, tylko gorzej. Bo za każdym razem lewica się skarży, że prawica przejęła te socjalne rzeczy, a liberałowie przejęli coś tam, no to może, ale jak przejęli? No inaczej komunikują to. I y, najgorszy jest taki y, nagrobek polityczny, widziałem to wielokrotnie i y, 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 y w Polsce, i też za granicą, jak na nagrobku politycznym, dodaję, żeby nie było, jest napisane, miał rację, albo miała rację, tylko co z tego? A widziałeś ten sondaż, nie pamiętam, czyj to był sondaż i dla kogo robiony, ale widziałam ostatnio sondaż, w którym Szymon Hołownia, który do, te, do tej pory w tych takich sondażach, oczywiście one są bardzo wstępne, A, prezydenckich, był wysoko i tam właściwie... Dół. Z Rafałem Trzaskowskim to był niemalże remis, a teraz jest Rafał Trzaskowski potem na drugim miejscu jest Mateusz Morawiecki i Szymon spieszne. Hołownia jest gdzieś z ośmioma procentami, co jest bardzo mało w porównaniu z tym, co było w tych poprzednich no, sondażach. Dla mnie to w ogóle nie jest zdziwienie. No, mnie też to nie dziwi, bo rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło. Dziwi mnie zachowanie Szymona Hołowni, który wiemy doskonale, że to jest jego ambicja, to są jego drugie wybory prezydenckie i to jest jego cel polityczny, a jednak robi rzeczy, które odsuwają go od, ta perspektywa odjeżdża. No. Tak jest. A, no dobrze, no to nie, fajnie. Nie wiem. Karina, może mu ktoś doradza źle, a może już go dopadł ten wirus władzy, gdzie władza razy ego równa się katastrofa, nie? bo to jest taki przepis, myślę, że mogę go opatentować. Trudno powiedzieć, no wypowiada się często rozsądnie, a później wyskoczy z czymś takim, że umowa koalicyjna to nie jest Biblia, no okej. Okay, no. A Trabant na, na, na jakimś samolocie nie jest tu po no i To są takie rzeczy, które są. W polityce ludzie muszą mieć świadomość, że się odpowiada za swoje czyny i słowa. Oczywiście, może nie zawsze. Natomiast to nie jest bez konsekwencji. To, to po pierwsze, ta trzecia droga PSL jest strasznie wkurzany, bo partia Hołowni 250 nie dała za dużo w tym całym. W tych wyborach, ale znowu po raz jako pierwsi wyskoczyli. My nie idziemy z nikim w żadnych tam konfiguracjach. No to teraz, jak pójdą znowu wszyscy osobno, to będzie kolejna weryfikacja tego, jak Polacy postrzegają poszczególne formacje polityczne, żeby ich reprezentować w Europie, czyli dbać o kasę, o miejsce przy stole. Ale czy zdaniem byłoby dobrze, gdyby poszli razem do wyborów? Mieliśmy już próbę, pamiętasz? To się nazywało, jak to się nazywało? Koalicja Europejska? Było coś takiego. No i... ale dzięki Koalicji Europejskiej Platforma straciła, ale bardzo dużo liderów lewicy weszło. I pamiętam um, um, wtedy, jak się Grzegorz z martwił, tak. że takie będzie kolosalne zwycięstwo, że aż nie będzie wiadomo, co z tym zrobić. I takie było kolosalne, że go nie było wcale. No bo nie, no, 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 czy nie było co z tym zrobić, nie? Nie, było co zrobić. Ja robić. myślę, że, że Platforma batalska czy Koalicja nie popełni tego błędu, ponieważ yy, yy, pamiętam chyba jeszcze poprzednie wybory, o się nie mylę, już to się wszystko myli. Gdzie też liderzy PSL weszli na listach, yy właśnie. Pan Kainowski, i ktoś tam jeszcze, i byli strasznie dumni z tego, że oni tak wymiatają w tej Europie, a po przeliczeniu okazało się, że gdyby nie byli na tej liście, to by w ogóle nie weszli. Ja na przykład nie rozumiem tego, dlaczego PSL nie chce, ponieważ jest też w IPP i jeżeli IPP, a wszystko on to wskazuje, jak na dziś, wybory wygra w Europie, czyli będzie najmocniejszą partią, czyli Ford Alliance zostanie komisarzem, natomiast tutaj się odbywa coś, co jest warte zauważenia, tylko, że my w tym naszym grejdole tego nie zauważamy, bo nie chcemy. Nas to za dużo wysiłku wymaga, że chcąc, nie chcąc, a na pewno chcąc niejaki premier Donald Tusk wprowadził przynajmniej częściowo już niektórych z nas do pierwszej ligi tej czy ekstraklasy europejskiej reaktywacja trójkąta weimarskiego, czyli trzech państw, które mogą e, mieć duży wpływ, nie chcę powiedzieć dyktować warunki, e, m, tylko, że jakby, no, to nieważne, bo e, tusk jest rudy, albo, że jest Niemcem, albo coś takiego. E, to jest jakaś paranoja i mnie najbardziej uderza, bo ciebie uderza to, dlaczego tak jest, mm -hmm. tak? Że tam głosują, dlaczego i tak dalej. A mnie uderza coś takiego, że przychodzi do studia, już nie pamiętam do którego, e, pani, nasza beata kochana, i wypowiada się w taki sposób, jakby się na tym znała, i to świadczy o tym, że to się wszystko, to, to całe kolegium tumanum, te wszystkie osoby dziwne, które nie są z żadnej branży, nie wiem, zostają piekarz zostaje ministrem, nie wiem, murarz, który powinien domy budować, zostaje ekologiem czy tam rolnikiem, wiceministrem rolnictwa zostaje Janusz, po prostu wszystko jest postawione na głowie i to wygląda jak taki piekielny przepis, tak jakbyśmy grali w mariaszka, Wiesz, Każdy ma zaznaczone karty i gramy w tego mariaszka, aż ktoś przyjdzie i kopnie stół. No to może trzeba się zastanowić, czy my się chcemy rozwijać, czy nie, czy nam wystarcza, jak nam ktoś powie, jesteście wielcy. Jesteście fantastyczni. E, I Polacy są fantastyczni, bo my jesteśmy fantastyczni, tylko dajemy się ogrywać bardzo często. Właśnie tej propagandzie. No, naprawdę ja bym się przypatrywał temu bardzo mocno, bo Jacek Kurski nie pojawia się w sytuacji takiej, że tam sobie przechodził z tragarzami, tak jak ja zamierzam przechodzić. Tylko on zrobił raport. Nie? Ale przejdźcie, proszę. Ja, tak, tylko tragarzy muszę jakiś dobry znaleźć, bo ja mogę tam stanąć z jakąś no, ciebie, bo tragarza, co ty... Napisał raport do, kurs, do Kaczyńskiego o błędach. O błędach Mateusza Morawieckiego Morawieckiego I Jasław Kaczyński. Wszystko można mi powiedzieć, ale na pewno jest pamiętliwy, nawet jeżeli ma jakieś czasami dziury w pamięci, jak każdy z nas to tam by się Kurski nie pojawił. Nawet jakby tam spadł im z góry, a poza tym jakby się pojawił, to nie stałby w tym miejscu. Tam było takie fajne ujęcie, jak Tobiasz Bochański tam oglądał Lamperię chyba, tak patrzył, co tam się dzieje gdzie ja jestem? Nie miał takiej wesołej miny i, pre... i pre... Takiej wesołej nie prezes, miał? prezes nie wspomniał ani razu o Tobiaszu Bochańskim. on tam stanął. Bo już o nim nie pamięta. Myślisz, że nie pamięta? Myślę, że nie pamięta. A już Tobiasz Bochański myślisz, wrócił do Łodzi? Myślę, że tam pociąg był wystarczająco 43, że zdążył. To nie jest jakiś ale problem. dobrze, to jeszcze na koniec za, na chwilę się pozwól, że zatrzymamy, skoro ten Tobiasz... E, tak, chociaż Pachecki. w wersji pana prezesa to był Tomasz. Lub też Dariusz podobno czasem się pojawiał. Nie no. wiem, ale to przestrzeń publiczna <laughs> To więc zatrzymajmy się na koniec przy tych kandydatach na prezydenta, bo jak się pojawił ten tobiasz Boheński po raz pierwszy parę miesięcy temu, chociaż nie tak dawno, no mhm. to się pojawiły takie głosy, że tam, że ten tobiasz Boheński to się pojawił właśnie dlatego, że to jest taki test. To znaczy, jeśli tobiasz Boheński sobie dobrze poradzi w wyborach na prezydenta Warszawę, Warszawy, to być może prezes Jarosław Kaczyński będzie chciał z tobiasza Boheńskiego zrobić Andrzeja Dudę bis, czyli młody, energiczny, Tris. przystojny. Być może y, polityk, który zawalczy o prezydenturę, taki nieoczywisty kandydat. No, no. Myślę, że ta perspektywa odjechała razem z tym pociągiem do łodzi, niestety, dla pana Tobiasza. Natomiast y, czy twoim zdaniem mamy już pewność, że to Rafał Trzaskowski będzie y, kandydatem koalicji? I od razu zadam drugie pytanie, żeby tak znowu połączyć kilka w jedną moją mm -hmm. wypowiedź. To znaczy, no, czy wyobrażasz sobie. Tak, przepraszam, ale już późno. Czy wyobrażasz sobie drugą turę wyborów prezydenckich, w, których, w której nie ma kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Na obydwa pytania mógłbym powiedzieć tak, ale to jest dziś. Rafał Trzaskowski na pewno sobie bardzo umocnił pozycję polityczną. Na, na, na Koalicji Obywatelskiej i Platformie Obywatelskiej, ale w ogóle na, na, na partii rządzącej, znaczy grupach rządzących, dlatego że e, takie zwycięstwo jest jednoznaczne, miażdżące i m, do pozamiatania, e, czyli na przykład pomysł Sikorskiego a, a propos prawyboru w tej chwili w zasadzie nie ma racji bytu, bo po co? Po drugie, e, tam jest taka narracja e, pewnie testowo sprzedawana, że może wystartuje Donald Tusk. Mm -hmm. No to ja bym się bardzo ciężko zdziwił, gdyby wystartował tak? z wielu powodów, a między innymi z powodu takiego bardzo politycznego, że Donald Tusk ma pełną świadomość tego, że w Polsce władza to jest premier. Czy trzeba mieć większość jakąś w parlamencie, żeby. I te decyzje są. Prezydent, no można robić to, co robi Andrzej Sebastian, czyli no, destrukcja, tak? totalna destrukcja. Tylko jakby do końca kadencji prezydenta było na przykład 4,5 roku, no to ja sobie nie wyobrażam, co by to się miało zadziać. To jest taki minus tej polskiej konstytucji, że prezydent ustawodawczy ma uprawnienia, ale to ma parę osób czy jakieś grupy obywateli i w zasadzie, jeżeli chce być aktywny, no to może próbować, właśnie wetować a teraz jeszcze tam odsyłać do Trybunału Tego jeżeli Donald Tusk chciałby to robić, to nie wiem po co, czy znaczy, co miałoby to dać. No, miałaby to być może polityczna emerytura, ostatnia funkcja, No to myślę, że dopełnienie ciekawsze, kariery. Ciekawsze emerytury są w Europie, a myślę, że tam, jeżeli dobrze to poprowadzi wszystko, bo jest dużo oczekiwanie. za chwilę okno się będzie zamykać, ale jeszcze okno jest otwarte dla nas po raz kolejny. Za chwilę będzie przecież rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej, zresztą za chwilę okrągła, w związku z tym jeżeli w ogóle miałby tak myśleć, no to to nie jest to prezydentura, no bo to, to to kompletnie nie ma żadnego sensu. Natomiast Rafał Trzaskowski po pierwsze wydaje się, że jednak został okradziony z prezydentury przez no drobnych cwaniaczków, chociażby proporcje telewizji, tam różnych rzeczy, spółek Skarbu Państwa i tak dalej. No i ja się będę upierał, że jeżeli jakieś coś podsłuchowe podsłuchiwało szefa kampanii, czy w ogóle Rafała Czaskowskiego i jego sztab, to znaczy, że wybory powinny być unieważnione. Nie e, wydaje mi się, żeby to się wydarzyło. Ale to jest mocniejsze niż Watergate. Watergate. Tak, ale. Ja wiem, to jest takie gadanie, sobie rozmawiamy hmm. i tak dalej. W związku z tym, e, na dziś absolutnie Rafał Czaskowski, jeżeli będzie chciał, ma wszelkie papiery na to, żeby wystartować na prezydenta Polski mhm. i nie widzę powodu, dla którego koalicja 15 października miałaby wystawiać kogoś innego, nawet jeżeli marszałek Hołownia, Szymon ma takie marzenia senne, nocne, nie wiem, jakieś tam. Natomiast mnie zaskakuje to, że wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo to chyba o to chodzi, jest wskazywany Mateusz M. Bo ale chę... bo kto jak nie Mateusz M. No a spokojnie to się trzymało. Bo chętnych to tam wiem, że są, ale. Nie? Czy, czy są tacy, którzy są chętni? 14 miesięcy to chcą... jest bardzo dużo, naprawdę. I ale mogę... zobacz, bardzo dużo, ale z drugiej strony, jeśli chodzi na przykład o trzecią drogę, czy właśnie hmm. o koalicję obywatelską, no to mamy już te nazwiska, które, no wiadomo, to jest demokracja, tu się może wszystko zmienić. Ach. Ale mamy o czym rozmawiać. Wiemy, że to. Raczej prawie na pewno będzie Szymon Hołownia i raczej prawie na pewno to będzie Rafał Trzaskowski, a tu nie mamy nic. Ale raczej prawie na pewno Szymon Hołownia, nie rozumiem tw twojego e, przekonania. Ja uważam, że właśnie raczej prawie na pewno sobie pozamykał już te wszystkie, e, jak na dziś, na dziś, mówimy na dziś, na dziesiątego... Te, moim zdaniem Szymon Hołownia nie zrezygnuje z wyborów prezydenckich. E, no to znaczy, że jeżeli do tego czasu, do kampanii wyborczej e, e, nic się nie wydarzy takiego, co miałoby go wywinować, jeżeli on nie zrezygnuje, ze startu to znaczy, że nie ma instynktu politycznego, ponieważ nie widzę takiej przestrzeni po tym, co robi politycznie, w przestrzeni publicznej, żeby naprawdę, żeby głosować na bis czy dode tris, bo dodów jest dwóch, no ale powiedzmy bis. To w ogóle nie o to chodzi. Nie ma takiego potencjału, nie ma takiego elektoratu, który by zagłosował. Ja mówię teraz o sytuacji na 10 kwietnia 2024 roku, żeby było jasne. Ale może się okazać, że ktoś będzie miał inne marzenie, że Rafał Trzaskowski zostanie w Warszawie i będzie prezydentem Warszawy dalej, i ktoś powie: No dobra, to może poszukajmy. Ale to jest nieracjonalne, bo racjonalne jest to, że to jest mało tego. Donald Tusk, wszystko można o nim powiedzieć, i bezwzględnie wybijał opozycję za pierwszym razem w platformie i jest hegemonem. Natomiast nie ma komfortu w rządzie, tak jak miał Kaczyński, który robił co chciał, nie będąc premierem. Prawda? Czyli był tym takim prezesem, tym w zasadzie naczelnikiem wioski, tym wszystkim. I była umowa, pewnie, nie wiem, oficjalna, nieoficjalna, że ludzie Trzaskowskiego włączają się w tą całą sytuację, a samorządy były mocne. No i on no, tu zostaje premierem a Rafał Trzaskowski zostaje kandydatem na prezydenta. I to ma jakiś sens w polityce. A Donald Tusk przy tym, że nie wiem, czy jest cholerykiem, czy nie, no ludzie różnie mówią, to też dąży do celu. Dla niego to widać, że to jest osiąganie celów, bo polityka to jest osiąganie celów, a nie bredzenie o tym, że ma się rację. No bo jeżeli ktoś nie jest sprawczy... No to opowiadać można sobie różne rzeczy. My też sobie możemy powiedzieć co byśmy chcieli, albo tylko musimy wygrać wybory, żeby to zrobić. Natomiast po tej stronie prawicowej, no to już była taka sytuacja, no właśnie w przypadku, kiedy Bryszew yy, 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 Komorowski miał. Przejechać zakonnicę ciężarną na pasach. Tak. I, I wtedy być może byłby w drugiej turze. I tu właśnie pojawił się Andrzej Sebastian Duda. I szerzej niż zamiast zakonnicy y, 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 przejechał Bronisława Komorowskiego. No w związku z tym, polska polityka ma to do siebie, że bardzo dużo ludzi y, y, jest, y, y, znaczy nie wiem, uprawia zawód polityka, ale bardzo mało mamy zawodowych polityków. Y, tylko to są jakieś przypadkowe osoby, które. Nie wiem, dla lepszego chleba, chociaż teraz te, te pensje są naprawdę nie tak powalające, jak były kiedyś. Ale masz, wiesz, doszło doda dodatkowych profitów, jeśli umiesz się zakręcić. No ale no to dochodzimy do paranoi, dlatego że ja wiem, że niektórzy lubią jak się mówić do końca życia, panie pośle, albo panie ministrze. Tak, albo no kiedyś wybierz drzwi w samochodzie. Teraz ci ministrowie tego dwutygodniowego rządu, których już właściwie nie pamiętamy, bo ja trzech czwartych nie pamiętam. pamiętam dużo nie tam... pamiętasz, bo ja pamiętam dwóch tylko. Czy też dwóch? Tak. Kogo? Y, premiera Morawieckiego zdaje się, tak? on taki był. I taki był facet jeszcze od wojska. Y... Mariusz. O, Mariusz. Mariusz. I jeszcze była. Pamiętam, że była pani chorosińska, o, bo ja ją pamiętam, już. byłam jej fanką wcześniej, że był pan Jacek A. ozdoba. Y... <laughs> I był tak. chyba. To nie, nie pamiętam. że Któryś z pracowników, chyba pa, Marcin Warchoł był ministrem sprawiedliwości. Tak, tak? ale i do ja nie wszyscy będą mi, 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 ale... ministrami, będą. Będziesz do każdego z nich do końca życia, będzie się teraz mówić pani minister. Jedzie mi tu czołg. No ty nie będziesz, ale no. będą tacy, którzy będą. Ale to wiesz, no to y, m, możesz zostać królem wioski u siebie i też dociągnąć królową. To jest niezła myśl, powiem Ci. Masz taką wioskę, gdzie możesz zostawić? Nie, ale hmm? wiesz, wioska się jakaś znajdzie może. <laughs> Dobrze, słuchaj, jeszcze dostaliśmy super naklejki. Od o, Dareckiego i Piotra super. Rabieja bardzo dziękujemy. Dzięki. Barbara Somar, która pisze Sprawiedliwość po polsku, podwiązanie jajowodów nielegalne, podwiązanie nasieniowodów dozwolone. I to jest rzeczywiście fakt. Ja kiedyś nawet o tym pisałam tekst. Że jest dana, taka wylotówka z Warszawy, jak się jedzie. Dawna i to... gierkówka i tam wisi taki wielki, jak się wyjeździ tak, z Warszawy, to tak, wisi taki tak. wielki plakat reklama tak, jest tak. Że tam jakieś tam jest takie hasło Tak, tak, jest, tak. Dawna, fajne. dawna gierkówka, czyli e... to tam na ten Tomaszów, Tak, tak. W kierunku Antoniego tam Na właśnie. zachód to jest. Tak. E... I, no, I wisi ten wielki plakat. A jeśli kobieta chciałaby właśnie sta... to się nazywa ubezpłodnienie jakoś tak chyba, e... to nie wolno jej w Polsce. Po prostu nie wolno. No. Nie, wolno nie wolno jej, jej na trwałe e... pozbawić się samej z własnej woli możliwości posiadania dzieci, nie wolno jej przerwać e, ciąży, zastosować antykoncepcję ewaryjnej? na kogo najwięcej kobiety oddały głos w tej kampanii Na Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie. Tak. W związku z tym ja w takiej sytuacji zawsze sobie włączam muzykę Stanisława Sojki. Ale e, pamiętasz, wiesz, że są te kobiety, które zagłosowały. Okay, to, nie no są, ale... to nie jest tak, że najwięcej kobiet w Polsce popiera Prawo i Sprawiedliwość. Nie, nie, Najwięcej ja z tych, jest... w turze, które tak, poszły tak, do wyborów. Tak, a tak, wiemy, to... że zmobilizował się najbardziej elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Także Który dlatego, jest w ten... ciągłej mobilizacji. Tak, także dlatego, że ten młody wielkomiejski po prostu nie poszedł na te wybory. Z różnych powodów. I mnie przekonują też te najbardziej prozaiczne, o których rozmawiałyśmy wczoraj z Dominiką tak, Wielowiejską. Tak. Że nie mogli, nie, nie pojechali kolejny weekend z rzędu do domu, bo byli na Wielkanoc. To nie są wybory, w których możesz wziąć karteczkę, zaświadczenie i zagłosowanie. Gdzie chcesz, była ładna pogoda no i w ogóle. Widzisz, a ja zawsze sobie puszczam sojkę polska deszczowa, ja czekam na ciebie i myślę o miłości, bo to inaczej się nie da. Jacek Kondracki, który ściska Katarzynę Mierzyjewską. To są jakieś o. takie wiesz, relacje naszych widzów, które ja już nie wnikam. Na naszym czacie się odbywają. Nie wnikaj, Agata nie Nemezis, która pisze wysłała nam super naklejkę z dopiskiem na kukułki w spirytusie, również dla pana doktora. To Dominika długo jeszcze tłumaczyła, że kukułki y, trzeba do spirytusów wrzucić i nalewkę zrobić na nich i że w sumie są aha, najlepsze. dobra. To Ty e... wyjmiesz kukułki, a spirytus. Dobrze. Tylko, Gdy że ja się... będę kukał, a nie Ty. Ja wiem, co tak, to jest. A ja nie wiem, gdzie się kupuje kukułki. E... W Kukulandii na pewno. To w Kulanii, mam wrażenie, że my żyjemy. W ta... Dobrze, to jeszcze tak. Kamila Soprano, która pyta, czy jest możliwy Trybunał Stanu dla Macierewicza za działanie na szkodę państwa polskiego. Jest. Ale ja się zastanawiam, czy to, czy to jest... Wy... Wystarczająco, że to tak małostkowo zabrzmi dotkliwa kara. W sensie, co tak naprawdę Trybunał Stanu może zrobić, co kiedykolwiek w Polsce komukolwiek trybunał stanu zrobił? To jest prawda, ale Ja bym prze, odpowiedzialność lepsza, karną. Lepsza, chyba po byłaby, prostu. lepsza byłaby chyba wymiana na moście szpiegów, to tak mi się wydaje też tak. A póki co myślę. odpowiedzialność karna za to, za co, co, można panu Macierewiczowi udowodnić. No dobra. Tutaj widzę, że państwo się w ogóle umawiają na to, żebyś kandydował na prezydenta, więc może to się stać po prostu Ale mimo czego prezydenta? Kraju. Kukulandii. A kukulandii. kukulandii. Kuku. Widziałam też, że pani Elżbieta w międzyczasie pytała, czy ja naprawdę uważam, że Tobiasz Bocheński jest przystojny, więc ja o moich referencjach nie będę tutaj może rozmawiać, ale... To był ale cytat z pana prezesa. To był cytat z pana prezesa, bo tam generalnie panowało takie przekonanie, że to, że pan Tobiasz jest wysoki... I zdaniem niektórych przystojny. Myślę, że na pewno są tacy, którzy tak, uważają, że i to jest przystojny To w ogóle przystojny. nie przeszkadzało, że jest plastikowy, także. Bo on był nieprawdziwy, moim zdaniem, taki A ken. Moim zdaniem pan Tobiasz Boheński wyglądał żywcem jak z, jakiegoś, takiego, jak z powieści amerykańskiej, wiesz? Autora podaj. Nie. Steinbeck. <laughs> nie, wiem, wiesz, to, to... <laughs> nie będę podawać, bo będzie wiadomo o jakich powieściach myślę. Jeszcze ktoś się obrazi. Ale że taki Ale ja myślę, że był... już nie żyją ci, co pisali te powieści. Spokojnie. <grym> <Nie>. <grym> Doktorze, bardzo dziękuję za dzisiaj. Pani redaktor. To była jak zwykle Czy pani redaktorko? Redaktorko, chyba. Redaktorko. Tak. To była przyjemność. Tak, naprawdę ten czas jest jak w mistrzów Małgorzacie. Godzina, a trochę więcej wyszło. Nie? No, Godzina. tak. Super. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, bardzo. Bardzo. dziękuję Państwu. <noise> dziękuję, dziękuję bardzo. I pozdrawiam Szwecję, o to ważne jest. Żeby... Dobrze. Doktor Mirosław Oczkoś, znany tutaj jako Doktor Demiro i wydaje mi się, że taka afiliacja w zupełności na naszym kanale wystarczy. Ja Państwu <noise> bardzo też dziękuję, życzę spokojnej nocy, a już jutro o tej porze przy tym stole zasiądzie... Tomasz Sekielski, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam i życzę spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.